Wioślarz, czterokrotny mistrz świata, olimpijczyk z Atlanty, Sydney, Aten, Londynu, mistrz olimpijski z Pekinu. Obecnie udziela się w biegach ulicznych, półmaratonach, maratonach, triatlonach i wyścigach rowerowych. Pełni funkcję dyrektora do spraw sportu miasta Gdańska. Zapraszamy na spotkanie z Adamem Korolem. Czyli oczywiście nawiązując do moich wspomnień, kiedy byłem zawodowym sportowcem, pierwsze na myśl przychodzi mi sukces odniesiony na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, bo to była taka kulminacja tego całej tej ciężkiej pracy, która spotkała mnie i moich kolegów przez te wszystkie lata i takie trochę odbicie się po 2004 roku, po Igrzyskach w Atenach, kiedy wspólnie z moimi kolegami zajęliśmy czwarte miejsce, a do medalu zabrakło 0,07 sekundy. Stąd też chwilowo przylgnęła do nas taka ksywa agenci 007. Niby fajnie, ale nie fajnie. Ale po Igrzyskach, nawiązując do anegdot, po Igrzyskach w Pekinie, w których zajęliśmy pierwsze miejsce, już nie mówili na nas agenci 007, tylko mówili o nas terminatorzy, dominatorzy. Więc to było bardzo, bardzo fajne, tak, ta ksywka, która do nas przylgnęła, oczywiście wynikała nie tylko z tego, że byliśmy pierwsi na Igrzyskach, ale wygraliśmy Mistrzostwo Świata w 2005 roku, Mistrzostwo Świata w 2006, Mistrzostwo Świata w 2007, więc cały cykl olimpijski należał do nas, a tą wisienką na torcie był właśnie wyścig w Pekinie zakończony złotym medalem.